Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Ja dzisiaj wstałam przed godziną 10. Muszę Wam powiedzieć, że musiałam odespać pierwsze 4 dni pracy. Co prawda wtorek pracowałam tylko połowę swoich godzin, a w środę i czwartek nadrabiałam te 2 godzinki w pracy. Ale mimo wszystko zawsze nowa praca, nowi ludzie, nowe umiejętności, które muszę nabyć, powodują, że człowiek się lekko stresuje i potem musi po prostu odpocząć. Dzisiaj mam zupełne wychillowane, nie? Ponieważ jestem umówiona z dziewczynami na babskie spotkanie. Idziemy na spacer, potem na obiad, więc myślę, że będzie naprawdę super dzień. Dodatkowo pogoda jest przepiękna, pięknie świeci słoneczko, podobno jest ciepło, chociaż jest u nas wiatr. Co prawda wczoraj było istne tornado, więc dzisiaj już jest dużo lepiej, więc to jest naprawdę super. Ale mimo wszystko wiatr jest, więc pewnie i tak złożę czapkę. Wiecie, ja mam skłonności do zapalenia ucha, nie chcę się narażać, żeby zaraz znowu musiała jeździć do lekarza, wiecie, żeby mi odetkiwali to ucho, bo znowu coś złapię, bez sensu. Mam nadzieję, że ten spacer się dzisiaj nam uda, bo idę na wózku elektrycznym. Idę na bardzo, bardzo długi dystans, więc musiałam w nocy naładować. Dodatkowo mam zamiar iść w taką część miasta, gdzie chodniki nie do końca są fajne, tylko po prostu trochę poćwiczyć pokonywanie krawężników. Trzymajcie kciuki, żeby mi się udało. Dodatkowo myślę, że też będzie dla Was fajny materiał, bo będę w Radzkim Parku. Pokażę Wam nasz park, który jest naprawdę ładny. Mam nadzieję, że uda mi się coś ponagrywać, bo jak się zagadam z dziewczynami, to wiecie, może różnie wyjść. Dlatego myślę, że nie będę tutaj za dużo tutaj przedłużać, bo i tak muszę za chwilę się ubierać, zjeżdżać po podjeździe i wychodzić. Ale wyjdziecie ze mną i mam nadzieję, że Was to cieszy. Jak widzicie, jestem na babskim spotkaniu i najpierw wybrałyśmy spacer. Poszłyśmy do naszego Radzkiego Parku. Już dużą część parku Wam nagrałam. Powiem Wam szczerze, że bardzo fajnie nagrywa się, kiedy samemu można podjechać, coś nagrać, samemu wybrać ujęcia, a nie cały czas prosić, żeby ktoś podjechał tam, czy ktoś podjechał tam. I muszę Wam powiedzieć, że szłam taką drogą, którą pewnie przed chwilą widzieliście, gdzie z jednej strony była woda i z drugiej strony była woda. Trochę się bałam, ale trzeba przełamywać swoje lęki, bo już widziałam siebie w tej wodzie, ale okej. Okay. Muszę Wam powiedzieć, że coraz pewniej się czuję na wózku elektrycznym na mieście. To nawet tutaj moja koleżanka to potwierdziła, że jeżdżę coraz lepiej i coraz sprawniej i bardzo mnie to cieszy. Pogoda jest świetna, jest cieplutko, słońce świeci, niestety jest wiatr. A ja słyszałam głowę, dlatego wolałam nie przesadzać i założyłam czapkę. Chociaż znam życie, to pewnie za jakiś czas ją rzucę. Jestem bardzo zadowolona, że udało nam się dzisiaj spotkać. Posiedzimy sobie w parku, pogadamy. Potem pójdziemy na obiad, więc to na pewno co będę jadła i gdzie pójdziemy. Również Wam pokażę i mam nadzieję, że taki słodki vlog z terenu z przepiękną pogodą przypadnie Wam do gustu. Na obiad przyszłyśmy u nas na stadion Moxir. Tutaj jest hotel i również restauracja, w której jeszcze nie była. Nazywa się Dobra Strefa i już sprawdziłam, że jest dostosowana. Dlatego ja do niej wchodzę i zaraz Wam pokażę wystrój oraz co będę jadła.
Muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Po raz pierwszy przyszłam do dobrej strefy i szczerze mówiąc to był trochę taki mały eksperyment, bo nie wiedziałam, czy ten lokal jest dostosowany i czy będę mogła wejść, ale okazało się, że nie ma żadnego stopnia, bez problemu weszłam do środka. Obsługa jest naprawdę bardzo fajna, a jedzenie było przepyszne. Co prawda porcja była ogromna, więc pół porcji zabieram jeszcze do domu na kolację, ale mój makaron carbonara był naprawdę przepyszny. Najadłam się niesamowicie. Co prawda teraz za chwilkę już będę szła powoli do domu, bo nasze babskie powiedzie już się kończy, ale muszę wam powiedzieć, że dzisiaj to naprawdę było fajne popołudnie. Bo najpierw super spacer, dodatkowo z koleżankami zrobiliśmy sobie większe koło, więc trochę po rajdzie pochodziłyśmy. Oczywiście nie obyło się na starym osiedlu bez problemów technicznych, bo były miejsca, gdzie musiałyśmy nadrobić drogi, bo nie było podjazdów, ale mimo wszystko spacer był naprawdę fajny. Potem przyszłyśmy właśnie tutaj na herbatkę i na obiad. Naprawdę jesteśmy mega zadowolone z tego obiadu. Mam nadzieję, że teraz jak się zrobi ciepło, takich wyjść będzie więcej. Może nie co weekend, ale na przykład co dwa weekendy. Bo takie babskie spotkania naprawdę są super. Można pogadać, wiecie, wygadać się, posunąć jakieś plany na przyszłość. Wiadomo, wspierać się nawzajem, więc jeżeli macie dobre koleżanki, to polecam. Spotkajcie się z nimi jak najczęściej. Hej, jestem już w domu i jak widzicie jest godzina 17:25. Niedawno wróciłam i muszę wam opowiedzieć trochę o moich dzisiejszych wojażach. Było naprawdę super. Z tego miejsca chciałabym bardzo podziękować za dzisiejsze babskie spotkanie. Wygadałyśmy się, wyśmiałyśmy się, dodatkowo zjadłyśmy naprawdę przepyszny obiad. Jak widzieliście, ja dostałam naprawdę ogromną porcję makaronu. Jeszcze ją przyniosłam do domu, będę miała na kolację po live'ie. Właśnie, dzisiaj dodatkowo też organizuję live'a o godzinie 19, bo okazało się, że niestety vlog z wtorku się zepsuł i go nie będzie, dlatego stwierdziłam, że jutro będzie vlog z dzisiaj, a że dzisiaj nie mam nic dla was, no to zrobimy live'a. Może i rano bym zdążyła coś nagrać, ale jak widzieliście, ledwo się wyrobiłam, żeby wyjść na czas. Okazało się, że i tak moje dziewczyny musiały na chwilkę czekać, bo spóźniłam się. Miałam je odebrać z autobusu i chwilę na mnie czekały na przystanku. Ale ja zawsze jestem niewyrobiona, więc one się przyzwyczaiły. Standard. Dodatkowo też muszę wam powiedzieć, że jestem z siebie mega zadowolona. Jazda po mieście wychodzi mi coraz lepiej. Dzisiaj pokonałam nawet jak na mnie jeden z najwyższych krawężników. Oczywiście wiadomo, nie pokonywałam takich, bo na zwrocie są też takie krawężniki. Ale to był jeden z wyższych krawężników, na jakie w życiu wjechałam, więc jestem mega zadowolona. Rady Sylwii są naprawdę super. Sylwia, jeżeli to oglądasz, to dziękuję. Właśnie dzięki tobie udało mi się ten krawężnik pokonać. Musiało być tutaj małe cięcie. Ale już wracam do tematu. Muszę wam powiedzieć, że czuję się naprawdę już coraz pewniej na ulicy. Wiadomo, sama bym jeszcze nie wyszła, ale zauważyłam, że już coraz częściej wiem, kiedy mogę przechodzić, coraz oglądam się przy ulicy, czuję się coraz pewniej, coraz rzadziej pytam, czy mogę iść. Wiecie, bo dla was może się to wydawać śmieszne, ale dla mnie to są naprawdę dość duże problemy, kiedy człowiek chce wyjść, ale nie czuje się na tyle pewnie, bo boi się, że zaraz zjedzie jako pierwszy lepszy samochód. Oczywiście za dużo trochę gadałam na powietrze i już mam lekką chrypkę, więc wy musicie mi to wybaczyć. Muszę teraz trochę mniej zacząć mówić, żebym na live totalnie za nie mówiła, bo będzie śmiesznie. O, już mi odbiera głos. Mimo wszystko miałam naprawdę bardzo fajny dzień i bardzo się z niego cieszę. A, miałam wam opowiedzieć o vlogu. Niestety nie będzie vlogu z wtorku, ponieważ miałam nagrane pliki i montowałam ich w Vegasie. I już mi się coś dziwnego zaczęło dziać przy montowaniu filmu, co jest na moim telefonie, bo Sony Vegas mi normalnie co 2 minuty się zamykał, wyrzucał błąd i po prostu montowanie tamtego filmu zajęło mi chyba 1,5 godziny, więc to było straszne. Potem na montowaniu właśnie pokoju już było trochę lepiej, ale kiedy chciałam zmontować vloga, to już mi się program wyłączył co 20 sekund, co 30 sekund i nie dało się żyć. Musiałam przeinstalować cały Sony Vegas, ale przy przeinstalowaniu okazało się, że uszkodziły mi się pliki z wtorku, więc musicie mi wybaczyć. Ale tak naprawdę tam nie było nic jakiegoś wybitnego, wiecie, znowu pojechałam na badania, dostałam orzeczenie o zdolności do pracy, we wtorek pracowałam. Myślę, że po prostu albo wieczorem wam opowiem już na spokojnie o pracy, albo nagle może taki mini film o pracy, jak mi się pracuje, zobaczymy. Muszę się jeszcze zastanowić. Na pewno nagram wam materiał o tym, jak szukać pracy. Ale mogę wam tylko teraz powiedzieć, że jestem bardzo z pracy zadowolona. Może wieczorem po live przy kawie jeszcze sobie porozmawiamy, albo przy herbacie. Bo raczej później skończę live, więc pewnie to będzie już herbatka wieczorem. I wtedy porozmawiamy, bo teraz chcę skończyć.
chcę się przygotować do live'a, wiecie, muszę wszystko na kompie poustawiać. Jest obecnie około godziny 18:50, za 10 minut startuje live. Ja przyszłam już tutaj do komputera ustawić kamerę, bo przy piosenek porządkach i świątecznych porządkach kamera mi się niestety zruszyła. Dodatkowo też muszę poustawiać, wiecie, wszystkie te alerty, które wyskakują. Mam nadzieję, że dzisiaj się nie spóźnię na live'a. Mam teraz fajnie, bo mogę podnieść sobie po prostu wózek wyżej, przez co będzie mnie dobrze na kamerze widać. Mam nadzieję, że to zauważycie. Bardzo się z tego powodu cieszę. Powiem wam szczerze, że rano stwierdziłam, że zrobię live'a, ale byłam taka skapciała, nie miałam ochoty na nic, wiecie. Najlepiej to bym poszła spać, po prostu zero energii, ale po tym spacerze i miłym towarzystwie, szczerze mówiąc, mam ochotę teraz na live, więc bardzo się z tego powodu cieszę, że wam wcześniej ten live zapowiedziałam. Teraz chwilę grałam na konsoli, bo muszę wam powiedzieć, że grałam wcześniej w Two Souls i gra mi się naprawdę bardzo podobała. Potem zaczęłam grać w Heavy Raina i Heavy Rain mnie tak bardzo rozczarował, że nawet nie macie pojęcia. Myślę, że o tym opowiem więcej w filmie specjalnym dotyczącym gier, ale jak dla mnie Heavy Rain jest po prostu wielkim rozczarowaniem. I dlatego na razie tą grę porzuciłam i dzisiaj rozpoczęłam granie w Mirror's Edge Apocalypse. I bardzo mi się na razie podoba ta gra. Myślałam, że będzie dużo gorzej mi szło, bo ona jednak stawia na zręczność, ale na razie nie miałam tutaj do wyboru żadnego poziomu trudności, a mimo wszystko mi fajnie wychodzi, więc bardzo się cieszę. Ja teraz nie będę zbyt dużo mówić, bo zaraz spóźnię się na live'a, ale na pewno po live'ie się do was odezwę. Jest chwila po 21:00, ja kilka minut temu skończyłam live'a i przyszłam szczerze mówiąc napić się gorącej herbaty, bo już gardło troszeczkę wysiada. Dodatkowo oczywiście jak zawsze nie zdążyłam zjeść kolacji przed live'em, więc stwierdziłam, że po prostu coś zjem. Muszę wam powiedzieć, że live dzisiaj bardzo mi się podobał. Tak dawno nie robiłam live'u, bo chyba z, nie wiem, miesiąc? Nie, więcej, prawie 2 miesiące nie robiłam live'a. I muszę wam powiedzieć, że miało to swoje powody. Chodziło oczywiście o te wszystkie patologiczne rajdy. Nie chciałam, żeby po prostu fala jakichś dziwnych osób wpadła na mój kanał. I szczerze mówiąc, jak patrzyłam na to, co się dzieje na polskich streamach, nie miałam ochoty się po prostu w to wszystko mieszać i nie daj Boże paść ofiarą takiego streama. Dlatego też wstrzymałam się po prostu z live'ami i przez to również byliście stratni. Ale teraz, kiedy trochę sytuacja na YouTubie się opanowała, mogłam po prostu znowu wrócić do streamowania. A uwierzcie mi, to mi sprawia naprawdę wielką frajdę. Dzisiaj na kanał przyszło bardzo dużo nowych widzów. Witam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wam się vlogi i też filmy po prostu spodobają, tak samo jak live'y. Mam nadzieję, że będziecie się tu dobrze czuć. I szczerze mówiąc, brakowało mi tego prowadzenia transmisji na żywo, brakowało mi tego bezpośredniego kontaktu z wami. Mam nadzieję, że teraz już nie będzie żadnych powodów, żebym musiała, wiecie, rezygnować z live'ów. I mam nadzieję, że YouTube wreszcie się tymi wszystkimi patologicznymi streamami zajmie, bo to już jest przesada. Ja rozumiem, oczywiście, ja tutaj nie mam nic przeciwko piciu alkoholu, bo sama jak spotkam się z znajomymi, nie mam problemu, żeby wypić wino, piwo, cokolwiek, ale nie trzeba tego zrestreamować, a tym bardziej, wiecie, całonocnego streamu z wielkiej popijawy, no bez przesady, tak? Według mnie to już jest przesada i przegięcie i w ogóle narzucenie jakichś zasad dobrego wychowania, zasad społecznych. Przecież na takie streamy wchodzą dzieci, nie rozumiem sensu i szczerze mówiąc nic nie rozumiem. Wiem, że tu wszystko chodzi o wyświetlenie i o hajs, ale nigdy nie zrozumiem, jak można przykładać dobro swoich widzów, dobro swojej opinii, dobro kanału na pieniądze. I tego nigdy nie zrozumiem i u mnie nigdy na live'ach nie zobaczycie alkoholu. To bym mogę zapewnić. I staram się też nie przypinać na live'ach, chociaż czasami, jak patrząc na niektóre zachowania, jest ciężko, ale jak na razie mi to wychodzi. Dlatego jeszcze raz wielkie dzięki za to, że byliście na live'ie. Mam nadzieję, że wam się również podobało. I jak teraz, tak jak wam mówiłam, idę oglądać z rodziną Netflixa, bo się umówiłam z moimi domownikami na wspólne oglądanie. I teraz rodzinnie oglądamy Drop Dead Diva i muszę wam powiedzieć, że jesteśmy chyba na początku 6 ostatniego sezonu. I mimo, że to jest taki luźny, wiecie, profamilijny serial, to mimo wszystko coś czuję, że już na początku tego ostatniego sezonu żałuję, że się kończy, bo jest on naprawdę super i będzie mi brakowało tego serialu, a to niestety jest zamknięta produkcja i nie będzie dalszych odcinków, bo była produkowana i emitowana kilka lat temu, po prostu jest wrzucona na Netflixa i bardzo mi przykro z tego powodu. A jeżeli pytacie, co oglądam ja osobiście sama, w tej chwili to oglądam iZombie, bo wychodzą nowe odcinki i oglądam, zaczęłam oglądać
Jessica Jones. Ale nie wiem, czy zostanę na Jessica, czy przejdę na coś innego. Na razie obejrzałam jeden odcinek i o dziwo mi się spodobało, więc pewnie będę kontynuować. W tej chwili jest po północy. Ja właśnie skończyłam montować ten vlog, oprócz oczywiście klipu z zakończeniem. Dlatego stwierdziłam, że po prostu się z Wami teraz pożegnam i potem domontuję ten klip. Ale chciałam Wam najpierw opowiedzieć troszkę o mojej pracy, bo dzisiaj na live też się dużo o moją pracę pytaliście. Chciałam nagrać osobny film, ale stwierdziłam, że daily vlogi ogląda więcej osób, więc Wam troszeczkę teraz opowiem. Jeżeli ten kadr jest jakiś niefajny, to wybaczcie, ale testuję nowe ustawienie aparatu, dlatego też zdecydowałam się na takie położenie. Ale chyba nie jestem jakoś bardzo niedoświetlona. Myślę, że wygląda to spoko, co najmniej tak jest na podglądzie. Chciałam Wam trochę powiedzieć więcej o mojej pracy. Oczywiście nie będę tutaj zdradzać, gdzie dokładnie pracuję, bo nie widzę takiego sensu. Mogę Wam powiedzieć, że pracuję w sklepie internetowym, obsługuję zamówienia klientów i muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się to podoba. Wiecie, sprawdzam, czy zamówione produkty są dostępne, kontakt mailowy z klientami, chociaż to akurat jest w małym zakresie mojego obowiązku. Raczej informuję, jeżeli jest, wiecie, długi czas oczekiwania na jakieś produkty. No to raczej tylko takie maile wysyłam na tą chwilę. Wystawiam rachunki, potem oczywiście zamawiam produkty, które nie doszły i mniej więcej, albo których po prostu się skończyły, albo nie ma. Wiecie, po prostu obsługa sklepu internetowego. Muszę powiedzieć, że te pierwsze 3,5 dnia poszło mi naprawdę fajnie. Jestem zadowolona. Oczywiście jeszcze wiele rzeczy nie wiem, wiele rzeczy muszę się nauczyć. Nie czuję się tak w tej pracy jeszcze pewna, ale muszę Wam powiedzieć, że jest to praca bardzo przyjemna. Oczywiście czuję odpowiedzialność, że muszę wykonywać ją dobrze i bardzo się do tego przykładam, ale nie jest to praca tak stresująca i w takiej atmosferze jak moja poprzednia praca, gdzie na każdym kroku, wiecie, zaznaczono, że musisz być bardzo ostrożna, bo inaczej świat się skończy, w cudzysłowie, jeżeli popełnisz jakiś błąd. Tutaj w piątek miała miejsce taka sytuacja, że przez nieuwagę i przez to, że w piątek było naprawdę konsekwentne ciśnienie, popełniłam pewien błąd, ale zostało mi to wyjaśnione, że tutaj powinno być zrobione inaczej. Wiadomo, ja jestem na szkoleniu i wiecie, na spokojnie, bez zdenerwowania się i uważam, że to jest bardzo fajna atmosfera w pracy. Wiadomo, ktoś tutaj może mi powiedzieć, że nie jest to praca jakaś wybitnie ambitna dla osoby z moim wykształceniem, ale tak jak Wam mówiłam, ja nie chcę pracować w kancelarii. Bardzo chętnie chciałabym wrócić gdzieś tam w okolicy swojego zawodu i pomagać prawnie, ale tak jak Wam mówiłam, nie chcę tego robić w korporacjach ani w żadnych kancelariach. Chciałabym to bardziej robić na zasadzie albo współpracy z jakąś kancelarią mniejszą, albo współpracy z jakimiś organizacjami, czy to właśnie miejskimi, czy pomocowymi i być takim prawnikiem, może prawnikiem to za dużo powiedziane, bo ja nie mam uprawnień prawnika, tylko po prostu jestem magistrem prawa. Doradzać w kwestiach prawnych, wiecie, na zasadzie pomocowej i po prostu pomagać ludziom, których nie stać na pomoc prawną. Takie właśnie wykorzystanie mojego zawodu od samego początku studiów mnie interesowało. I oczywiście miałam gdzieś tam moment, kiedy, wiecie, jak to na studiach się mówi, że o, prawnicy tyle zarabiam, że gdzieś tam przez myśl mi przeszło super, ale kiedy zaczęłam się orientować, jak tak naprawdę wygląda ta praca, ile godzin trzeba jej poświęcić, to wiecie co, z jednej strony może by była to fajna praca, ale mi szkoda życia. Wiem, że życie jest krótkie i chciałabym zrealizować jak najwięcej rzeczy, wiecie, w moim życiu z takich mojej tak zwanej bucket list i na pewno nie jest na tej liście siedzenie 10 godzin dziennie w kancelarii. Teraz w pracy podoba mi się to, że pracuję 4 godziny dziennie, że mam czas na swoje pasje, mam czas na spotkania ze znajomymi, mam czas na nagrywanie dla Was, na robienie live'ów i nawet jak zrobię w niedzielę na przykład live'a, który się przyciągnie do 23, ja nie będę w pracy wykończona, bo pracuję przeważnie od godziny 10, więc spokojnie się wyśpię, mogę spać nawet tej 9:30, jeżeli bym się bardzo uparła i wiecie, i na spokojnie, tak? Nie mam tutaj jakiegoś takiego podejścia. Po drugie 4 godziny to zawsze człowiek lekko niewyspany, wiecie, bez problemu będzie funkcjonował jeszcze na normalnym myśleniu, a przy 7 to już jest troszeczkę gorzej. Więc na tą chwilę jestem bardzo zadowolona z mojej pracy. Myślę, że fajnie trafiłam. Zobaczymy, jak mi pójdzie ten pierwszy miesiąc właśnie, jeżeli chodzi o przyuczanie się, wiecie, o wdrażanie się.
Mam umowę w tej chwili, o ile dobrze kojarzę, na 3 miesiące. Ona powinna do mnie przyjść na dniach, więc tutaj będę miała wszystkie szczegóły. I ogólnie trochę się zdziwiam, bo opis mojego stanowiska to specjalista do sprzedaży internetowej. Jeszcze jak przyjdzie mowa, to wam dokładnie powiem, ale tak powiem wam, że to słowo specjalista troszeczkę mnie zdziwiło. Ale z drugiej strony w sumie, wiecie, Avon zajmuje się tyle lat, w poprzedniej pracy też w pewnym sensie sprzedawałam usługi, więc wcale nie powinno mnie to dziwić, ale jednak byłam lekko zaskoczona. I muszę wam powiedzieć, że na tym filmie naprawdę jestem zadowolona. W ogóle dowiedziałam się, że wiele moich widzek zaczęło pracę, co najmniej wiem już o 2 czy 3, które zaczęły pracę 3 kwietnia. Więc piszcie dziewczyny, jak wam idzie i jak się czujecie w nowych pracach. Ja na tę chwilę jestem zadowolona i myślę, że też ta praca pozwala mi taki komfort, wiecie, psychiczny, że mam tą pracę, mam też kasę na swoje wydatki, mogę, wiecie, gdzieś pojechać, mam swoje pieniądze. Ale nie ograniczam mnie właśnie w kwestii YouTube'a, którego też bym bardzo teraz chciała ruszyć i bardzo się staram, żeby właśnie te filmy były ciekawe, żeby były różnorodne. Ja w tym momencie będę już kończyć tego daily vloga. Mam nadzieję, że film przypadł wam do gustu. Zachęcam was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Jeżeli film wam się spodobał bardzo, możecie go udostępnić. Będę wdzięczna. A w tej chwili już bardzo dziękuję jeszcze raz za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie już niedługo. Trzymajcie się, cześć!